Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Lecimy drugi dzień wyzwania i oczywiście rozgrzewka porządna. Później dodamy sobie ze 3-4 ćwiczenia wzmacniające, żeby jednak mocno dogrzać organizm, a później, tak jak obiecałam, drugi dzień wyzwania, czyli dziś środa, robimy stretching i rozciąganie. Rozciągniemy cały organizm, wszystkie mięśnie, tak żeby się poczuć zupełnie inaczej, żeby mięśnie ładnie, mobilnie będą nam pracowały. Bo jutro już ostra jazda. Także zapraszam serdecznie, oczywiście zaczynamy od rozgrzewki. Czas, start. Zrobimy sobie rozgrzeweczkę troszeczkę taką dłuższą. Przeskoki z nogi na nogę. Okej. Jeżeli nie możesz wykonywać takich podskoków, to możesz sobie luźno poodwodzić raz jedną, raz drugą nogę. I dalej, dalej. Rozgrzejemy się. Czyli będzie przygotowane nasze ciało do mocnego rozciągania. Możesz sobie przygotować matę, bo dużo ćwiczeń będzie rozciągających w pozycjach niskich. Jeszcze chwilkę. Dobra, podskoki. Jeżeli nie możesz podskakiwać, przejdź sobie po prostu do marszu. I lecimy. I lecimy. Podskoki. Różne przeskoki przód i tył. Zaangażuj pracę ramion. Dobra, świetnie. Krok od stawu do stawu, z prawej do lewej, z lewej do prawej. Ręce na biodra. Odstawiasz, dostawiasz. Raz jedna strona, raz druga. Świetnie, dociągasz piętę do pośladka. Raz jedna, raz druga pięta. W kierunku pośladka. Plecy trzymaj prosto. Jeszcze troszkę. Super. Okej. Teraz przeciwny łokieć i kolanko. Podnieś kolano. Teraz rozgrzej całe ciało. Super. Świetnie. Ręce otwieramy i zamykamy. Czy szeroko i do środka. Świetnie. I do przodu i wracasz. Łokcie. Przód, łokcie, tył. Świetnie. Barki, korzenia barków obustronne, tył. Dobrze, obrywaczkę barkową rozgrzejmy. I przód. I na przemian góra, dół, ściągnięte łopatki, pleski prosto. I góra, dół. Góra, dół. Przód i tył, barki. Świetnie. Ok, stań w lekkim rozkroku i wmach. Raz jedna ręka, raz druga. Akcentujesz tak, żeby mały palec dać do tyłu. I patrz za ręką. Patrz za ręką. Większy rozkrok jak szerokość Twoich bioder. Super. Teraz rotujesz. Czyli rotacja wewnętrzna i zewnętrzna. Ręce wyprostowane. Szeroko paluszki. Dobra, biodra. Krążenia. Dynamicznie. Wykonaj sobie bioderkami. I druga strona. Dobrze, szeroko na nogach, kręto skłony, ręka przeciwna do stopy. Wyprost, teraz zejdź niżej i zrób wyprost. Zejdź niżej na wprost i wzgląd. Jeszcze raz. Tak, jeszcze raz. Dobra, super. Kolanka, złóż stopy i kolanka przód. Okej, super. Stopa prawa. Krążenia. Dzisiaj jak chcesz, to tak naprawdę, jeżeli jesteś pewny, pewna, że masz nieślisko w pokoju, że możesz sobie ćwiczyć na podłodze, na bosaka, to polecam, słuchajcie, może nie z kartela, ale na bosaka właśnie,
A teraz sobie stopami robimy z palców na piętro. To fajnie tak poćwiczyć, dlatego że stopa zupełnie inaczej będzie nam pracowała przy rozciąganiu, jeżeli nie będzie butów. Zobaczycie. Spięcia, góra, dół. Super. Dobra. Przyciągnijcie jeszcze kolano do klatki piersiowej, stopa do góry, palce. Przyciągnij. Świetnie. Teraz dociągnij pięty do pośladka, tak? O, raz jedną, raz drugą. Staraj się kolanka też schować, żeby w linii było nie pochylać się, patrzeć przed siebie. Ok, luźniutko prawa, lewa strona. Przenosisz ciężar ciała delikatnie, tylko zginając kolana z jednej strony na drugą. Ok, myślę, że rozgrzeweczka taka w miarę dynamiczna jest, więc teraz sobie bierzemy matę. Albo jak macie kocyk czy ręczniczek. O, ustawiamy sobie, tak żeby mieć pewne podłoże. No i słuchajcie, i lecimy sobie teraz, a zrobimy sobie takie 20-30 sekundowe serie, ćwiczeń. Zrobimy sobie najpierw skłapa, czyli nasz przysiad, szeroko na nóżkach, a później jeszcze kilka następnych i porozciągamy się. Uwaga, jedziemy, czas start. Około 20 powtórzeń zrobimy przysiadu. Jeszcze troszkę, 8. Mamy 10. Jeszcze 3. Tak. Dobra, mamy przysiady. Troszeczkę się rozgrzaliśmy. Teraz proponuję deseczkę, słuchajcie. Przejdziemy sobie do podporu. Na przedramiona. Pamiętajcie, nie za wysoko biodra, nie za nisko. Jeżeli będziecie czuli taką sytuację, że jest biodra za bardzo upadają, albo robimy tak zwany namiocik, lepiej zróbmy krócej. A dobrze, podwinięcie jeszcze miednicy. Gotowi? Start. Napięte ciało. Utrzymać. I trzymamy. Około 20 sekund. No i dobra, super, deseczka zrobiona. Teraz sobie przejdziemy troszeczkę na ćwiczenia w pozycji leżąc tyłem. Połóżmy się na plecach. Ok, fajnie. Plecki wygodnie sobie opieramy o matę. Prostujesz raz jedną, raz drugą nogę w kolanie. O, właśnie. Jeszcze rozciągamy, jeszcze rozgrzewamy. To jest jeszcze część rozgrzewki. Jeszcze trochę. Dobra, super. Teraz brzuchy. Podkręcimy troszeczkę. Nogi zgięte w kolankach, stopy przylegają do podłoża. Wyjdziemy lekko w górę i ruchem pulsacyjnym pracujemy rękoma. Pamiętajcie, żeby nie dociągać brody do mostka, patrzeć na sufit. Lekko derwać łopatki i jedziemy. Czas start. Okej, okay. Też mniej więcej 20 sekund, tak żeby tak, jak mówię, rozgrzewać. Teraz kościem brzucha, czyli zobaczcie, leżenie tyłek, sięgasz raz do jednej, raz do drugiej stopy, to po stronie zewnętrznej, też łopatki delikatnie oderwi. Uwaga, hop, jedziemy. No i super, no i mamy. Ekstra, czyli tak już troszeczkę rozgrzane plecki, pośladki i tak dalej, ale jeszcze jedno ćwiczenie, tak zwany hip thrust. Dociągasz sobie pięty blisko, w kierunku pośladków, ręce wzdłuż głowia i podnosisz bioderka. Dawaj, jedziemy 20 razy. Wysoko. Jeszcze dwa. No i
świetnie i też mamy zrobione. Dobra, teraz słuchajcie, lecimy jeszcze pozycji wysokiej. Jeszcze sobie przesunę matę, bo moja mata akurat troszeczkę średnia się zda, więc w pozycjach wyższych będzie trudniej. Dobra, ok. I teraz sobie przechodzę do rozkroku i robię squapa, czyli przysiad, ale do dociskania, czyli schodzę nisko i króciutko pulsacyjnie pracuję. Uwaga, jesteście gotowi, stopy równo usta, zwiedź i jedziemy. Jeszcze 10. No i lekcesowo. No i mamy rozrzewkę porządną, wszystkie mięśnie rozgrzane. Więc czas. Na oddech i rozluźnienie. Dobra, słuchajcie. Zaczniemy w pozycjach stojących. Rozciągniemy najpierw odcinek szyjny. Stań sobie swobodnie w małym rozkroku. Wyprostuj plecy, ściągnij łopatki. Palec przed siebie. I lekko dociągnij ucho do ramienia. Przytrzymaj ręką. Zostań przez chwilę. Wróć do pozycji wyjściowej i przejdź to samo na drugą stronę. Trzymaj, trzymaj. Okej, fajnie. Teraz połóż ręce na czoło i odchyl głowę. Łokcie do przodu, głowa tył. Świetnie. Rozluź. Teraz rozciągniemy sobie ręce, rękę za siebie. Przytrzymaj, żeby mięśnie na ramieniu dobrze rozciągnąć. Przytrzymaj palce szeroko. Popatrz na rękę, którą rozciągasz. Przytrzymaj przez chwilę. Słuchajcie, tak naprawdę 10 sekund to jest minimum w momencie, kiedy robimy rozciąganie statyczne. Ok, teraz ta ręka idzie do pniu z nadgarstkiem naciągniętym. Ty patrzysz przed siebie, klatka prosto. Pamiętaj, napnij brzuch, trzymaj pozycję stabilną, teraz rękę rozciągnij. Cały czas tą samą rękę rozciągamy. Ok, puść. Daj ją do góry, chwyć za nadgarstek i pociągnij. Staraj się nie pracować przed, tylko nad głową. I naciągnij. Trzymaj. Na razie plecki prosto, nie odchylaj na boki. Super. Ta sama pozycja, słuchajcie, czyli to samo zdjęcie, można powiedzieć, ale nie będzie wykonane od góry, tylko od dołu. Ok, rozluźnij, zobacz. Przełóż i naciągnij. Chwyć z tyłu za nadgarstek i pociągnij. Super. Inna, jak to nie się rozciągnąć. Rozluźnij obie ręce i przejdziemy teraz na drugą. Na drugą rękę, czyli najpierw mięśnie na ramienny, rozciągamy paluszki szeroko. Super. Dobrze, teraz już przełóż do tyłu. Naciągnij nadgarstek, tył. Ok, rozluźnij teraz daj górą i naciągnij. Ta sama ułożenie zrobimy sobie oczywiście z tyłu na dole. Ok, to samo z tyłu, hop, przeciągnij, złap za nadgarstek i utrzymaj. Oj, pięknie. Ręce fantastycznie rozciągnięte. Zrób sobie teraz mały przeprościk, połóż ręce na lędźwia i wypchnij miednicę, tak? Mocno przód, lekko zegnij kolanka, lekko głowa w tył, ale delikatnie. Tu nie chodzi o to, żeby mocno zegnij ciało, tylko delikatnie wykonać przepis. Super, świetnie. Teraz jedziemy, słuchajcie, do ćwiczenia w pozycji leżąc z tyłem. Czyli przechodzimy do leżenia na plecy, leżenie tyłem. Nogi wyprostowane. Ok. I teraz od prostych jedną sobie dociągasz do klatki piersiowej. Naciągasz paluszki. O. I przytrzymujesz. Możesz złapać sobie za udo, jeżeli ci jest ciężko na podudzie. I dociągnąć w ten sposób. Pamiętaj, żeby stopa flex, albo na podudzie. Pamiętaj, żeby nie rotować do zewnątrz, ani na zewnątrz. Kolano.
pustyni biodra. Trzymaj. Druga noga jest wyprostowana. Staram się, żeby dół podkolanowy był jak najniżej podłoża. Super. Dobrze, teraz przejdź na drugą. Też naciągasz te paluszki na siebie. Też jak chcesz albo za udo, albo po udzie. Druga noga wyprostowana i wyciągasz i przytrzymujesz. O właśnie, ekstra. Świetnie. Z dwóch zgiętych prowadzisz je do wyprostu. Na tyle ile może. Mogą być lekko zgięte stawa kolanowe, jeżeli bardzo ciągnąć z tyłu mięsień w głowę. Jeżeli możesz, możesz wyprostować oczywiście. Pod kolanko i naciągasz. Albo zatrzymasz za łebki, albo za uda, albo pod kolanowe i delikatnie naciągasz, kierując palce do dołu. Dobra, świetnie. Teraz przejdź sobie do pozycji siadu rozkrocznego. Ja podsunę matę tylko troszeczkę do tyłu. Ok. Siad rozkroczny, plecki proste, sięgnięte łopatki i delikatnie pochylasz klatkę, starasz się sięgnąć rękoma jak najdalej do przodu, ciągnąc klatkę, pamiętając, a nie głowę. Schodzisz na tyle, ile możesz i przetrzymujesz. Trzymaj, trzymaj. Mają ciągnąć tutaj nogi od strony przyśrodkowej. Plecy lekko rozciągniesz. Jeszcze troszeczkę. Dobra, jedna ręka idzie na stopę. Drugą dokładamy. I starasz się też zejść jak najniżej klatką. Oddychaj. Druga strona, ręka. Noga. I przytrzymujesz. Też starasz się, ile możesz, żeby noga była tutaj wyprostowana na stawie kolana. Świetnie. Jedna ręka na jedną nogę, druga na drugą, a klateczka idzie w przód. Patrzysz przed siebie. Ok, super. Złącz nogi. Teraz jedną nogę zgina w stawie kolanowym. Przyciągasz ją mocno do siebie. Druga noga nie może uciekać gdzieś tam na boki, tylko też w linii i ją po prostu do siebie przytulasz. Czyli rękoma mocno do klatki piersiowej i starasz się wyprostować plecy, żeby nie być skrwionym, żeby plecy nie były pochylone. Wyciągasz mocno kręgosłup. Stopa tutaj stabilnie cała przyklejona do podłoża. Będzie ciągnął pośladek. Super. Druga noga. Czyli też. Pozycja wyjściowa, żeby była dobra. Trzymaj plecy prosto i wyciągnij rękoma, zbliż jak najbardziej do klatki piersiowej. Super. Czyli mięśnie pośladkowe też fantastycznie sobie zadowolnić. Okej. Fajnie, przejdziemy do rozciągania mięśni brzucha. I oczywiście fajnie nam się też rozciągnie klatka piersiowa. Połóż się przodem, przejdź do leżenia przodem. Ręce połóż sobie z boku, albo przed sobą, jak ci jest wygodnie. I wyjdź do góry. To jest ważne, żeby miednica przylegała do podłoża, żeby nie było tak, żeby od razu w górze. Tylko powolutku sobie dociągnij. Patrz przed siebie. I wytrzymaj. Ma nas ciągnąć troszeczkę, tu będziemy czuć i ramiona, i klatka, i... Najważniejsze, żeby osiągnąć mięsień brzucha. Kiedy dużo siedzimy, słuchajcie, te mięśnie brzucha przebudzają się. Więc warto też poświęcić dla nich czas. Okay. Teraz sobie przejdźcie do siadu na piętach. Plecy prosto i rozciągnij mięśnie grzbietu. Starasz się siedzieć dość mocno na pośladkami sobie do pięt. I wyciągasz ręce mocno, chowając głowę między ramiona. Wyciągasz daleko ręce, zatrzymujesz. Super. Ok. Przejdź do klęku otwartego. I zrobimy jeszcze chociaż pierwszy. Uwaga.
Wdech. Wdech. Wdech, plecy okrągłe. I wydech. Okej, no i super. Słuchajcie, stretching zrobiliśmy, porozciągaliśmy się porządnie. Każdy mięsień, myślę, że spożył to rozciąganie i drugi dzień wyzwania za nami. Także super, trzymajcie się, jutro lecimy mocno. Myślę, że popracujemy dość mocno nad brzuchem i nad pleckami, ok? Także bądźcie gotowi, pracujemy brzuch, pośladki i plecy. Jutro mocny trening. Do zobaczenia, trzymajcie się zdrowo.